Yeah.
Jutro dzieci na całym świecie będą modlić się z intencji swoich rówieśników, dzieci z Syrii. Inicjatywa ta łączy młodych katolików, a promuje ją papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi Potrzeby, dyrektor sekcji polskiej pomocy Kościołowi Potrzeby, ksiądz profesor Waldemar Cisło jest teraz naszym gościem. Szczęść Boże, księże profesorze. Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże, naszym słuchaczom, kolejnym. Księże profesorze, ojciec Pio mówił, gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, wówczas świat napełniłby się pokojem. Te słowa ojca Pio są inspiracją do tej wspólnej modlitwy. Jak ta akcja się rozpoczęła, jak będzie przebiegać, jak się do niej włączyć? Nie zrozumiecie dla innego kodu kulturowego. To jest właśnie dzieci. A kiedy pada się na wam, a to razem z jego wspaniałym
super.